Witam Państwa bardzo serdecznie w serii Projekt Azja w Strefie Kultur Uniwersytetu SWPS. To są te spotkania, gdzie mam nadzieję, że wszyscy się możemy dowiedzieć trochę o Chinach, o Korei, o Japonii, o całym regionie Azji Wschodniej. Moim celem jest przybliżenie różnych zjawisk i procesów, które zachodzą w regionie. Mówimy o tym, co się dzieje teraz, ale mówimy też o kulturze, o historii, o tożsamości. I o tym również będzie to spotkanie, które mamy dzisiaj. Moim gościem jest profesor Maciej Gaca, profesor na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, sinolog, dyplomata, założyciel i pierwszy dyrektor Instytutu Konfucjusza na Uniwersytecie imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, również założyciel i pierwszy dyrektor Instytutu Polskiego w Pekinie i, co najważniejsze w kontekście dzisiejszego spotkania, dyrektor generalny Biura Polskiego w Tajpej w latach 2015-2019 i tutaj od razu nadmienię, że dyrektor generalny Biura Polskiego de facto jest ambasador, czyli przedstawiciel Polski, rządu polskiego na Tajwanie, czyli świeżo powróciwszy do Polski mamy chyba najlepsze źródło wiedzy o tym, co się dzieje na Tajwanie. Macieju, witam Cię bardzo serdecznie. Bardzo dziękuję. Witam Ciebie, Marcin. Witam Państwa serdecznie. Także dzisiaj oczywiście rozmawiamy o Tajwanie, który jest krainą wielu wyzwań. Mamy bardzo różną perspektywę z Maciejem. Maciej perspektywę dyplomaty i taką świeżą. Ja mam perspektywę pojechania na Tajwan pod koniec lat 90. Zacząłem się uczyć języka chińskiego właśnie na Tajwanie. Mieszkałem tam przez 2 lata i to był taki czas pierwszych wyborów, w których wygrał nie Guomindang, czyli Partia Narodowa, tylko Demokratyczna Partia Postępu. To była wielka zmiana na Tajwanie. Pamiętam ogromne protesty zwolenników Guomindangu na ulicach. To było ogromne zamieszanie. To było, można powiedzieć, takie zwieńczenie procesu demokratycznego, który trwał od 1987 roku. I chciałbym, żebyśmy zaczęli od takiej rozmowy dotyczącej właśnie tego właściwie, jak jest z tą tożsamością kulturowo-polityczną Tajwańczyków, bo jest to bardzo, bardzo skomplikowany i złożony temat i tak naprawdę chyba na ten temat moglibyśmy rozmawiać co najmniej przez godzinę, a innych tematów też będziemy mieli sporo, także postaramy się jakoś krócej. Macieju, powiedz, no bo mamy na Tajwanie, czyli tak szybciutko mówiąc w rysie historycznym, czyli mieliśmy tą ludność napływową z Chin kontynentalnych, która zamieszkiwała Tajwan jeszcze w XVII wieku, czyli bardzo wcześnie, jak na historię Tajwanu, mamy już pierwsze kontakty z Europejczykami. Potem mamy gdzieś od drugiej połowy XVII wieku włączenie Tajwanu już takie nominalne do Cesarstwa Chińskiego. Potem pod koniec XIX wieku już jest prowincją osobną. No ale następuje wojna z Japonią, Tajwan staje się japoński. Potem po II wojnie światowej wraca do Chin. No i 1949 rok. Guomindang, Partia Narodowa, przegrywa wojnę domową z Mao Zedongiem, z komunistami i 2 miliony osób, oficerów, elit intelektualnych, lekarzy, prawników przepływają ciśnienie tajwańską na chwilę, chroniąc się na wyspie Tajwan po to, żeby znowu wrócić na kontynent. No i ta chwila trwa do dzisiaj. I to jest właściwie największy problem rozmowy o tym, czym jest Tajwan. Czyli mamy Waishengren, czyli tych ludzi spoza prowincji, właśnie tych, którzy przybyli, oczywiście to już są teraz trzecie pokolenia osób, które przybyły w 49 roku. Mamy tych lokalnych Tajwańczyków, czyli ludzi wywodzących się z rodzin osób, które mieszkały na Tajwanie wcześniej, niektórzy od XVII wieku, niektórzy trochę później. No i mamy w związku z tym bardzo różne podejścia polityczne do rozumienia tego, czym jest Tajwan. Więc chciałbym, Maciej, zapytać Ciebie, jak byś powiedział jako dyplomata, czym jest Tajwan i kim są Tajwańczycy? I na pewno o tym sobie troszeczkę będziemy musieli porozmawiać. Marcinie, bardzo dziękuję za to wprowadzenie i to, co Państwo usłyszeli przed chwilą od pana profesora Jakobiego, to proszę mi wierzyć, jest wersja uproszczona tego, jak możemy rozumieć tę tożsamość rzeczywiście Tajwanu, ale jest ona niezbędna, dlatego że do tej tożsamości, czy kulturowej, czy etnicznej, trzeba podchodzić rozbierając poszczególne warstwy. I bardzo mi się podoba to, co usłyszałem, dlatego że to jest właśnie powiedzenie od strony sinologa, od kogoś, kto jakby od zewnątrz patrzy na
najbardziej dominujący opis historyczny, kim są Tajwańczycy, jak to chronologicznie było. Niemniej nawet ten proces jest dużo bardziej skomplikowany. Z kilku perspektyw spróbuję o tym powiedzieć. Zacznę od tego, co jest teraz, ale za chwilę wrócimy do historii. W 1991 roku, czyli już po tym, jak mieliśmy odnowienie, czy też pierwsze procesy demokratyczne się zaczęły na Tajwanie, National Chiang Ju University, jedna z czołowych uczelni, zresztą oczko w głowie Chiang Kai-shek'a z tego czasu, rozpoczęła badania na temat tożsamości, jak się identyfikują Tajwańczycy. I z tej najgrubszej jakby strony patrząc, czy identyfikują się jako Tajwańczycy, jako Chińczycy, czy jako Tajwańczycy i Chińczycy. W 1991 roku 13,5% Tajwańczyków twierdziło, że są wyłącznie Tajwańczykami. W 2004 roku to było 45%, w 2009 52%, w 2016 roku, kiedy pierwsze wybory wygrała pani prezydent Tsai Ing-wen, to było 78% Tajwańczyków. A w roku 2019, na chwilę przed nowymi wyborami, gdzie drugi raz wygrała, to znaczy w 2020 na początku Tsai Ing-wen, było to około 57% tych, czyli pewien spadek nastąpił, którzy uważali się za wyłącznie Tajwańczyków, 36% jako Tajwańczyków i Chińczyków i zaledwie 3% jako zdecydowanie Chińczyków. To jest jedna część procesu. Natomiast w tej etniczności, w tym rozwiązaniu, kim są Tajwańczycy, to jest spór, który trwa kilkadziesiąt lat. Czyli od czasu, kiedy pewne uświadomienie, czym jest odrębność, nastąpiła, a ta odrębność nastąpiła przez poczucie krzywdy albo przez poczucie wyższości. Jeszcze jest trzeci podział. To jest ten podział ze względu na język i miejsce pochodzenia, bo z tej innej strony patrząc, takiej etnicznej, to Tajwan w 95% to są Chińczycy, znaczy to są ludzie chińskiego pochodzenia Han, od narodowości, czy od tego terminu etnonimu Han, gdzie 70% z nich to są Hoklo, Min, którzy przywędrowali z Fujianu 300-400 lat temu głównie, gdzie są Hakka, inaczej Kuedzia, stanowiący 15% i też przywędrowali z prowincji Fujian i Guangdongu, tam gdzie stolicą jest Kanton. No i wreszcie ta grupa, o której Marcin wspomniał, czyli te 2 miliony salwujących się ucieczką między 47 a 49 rokiem elit chińskich. I nie zapominajmy o jednej ważnej rzeczy, kluczowej dla dzisiejszej tożsamości Tajwańczyków, to jest około 2,6% ludności rdzennej, aborygenów tajwańskich. No właśnie, tak myślałem, czy będziesz o nich pamiętał, bo to są właśnie, to jest też taka warstwa kulturowa na Tajwanie, o której nie wszyscy, na którą nie wszyscy zwracają uwagę, czyli ta ludność, która była na Tajwanie austropolinezyjska, która została wyparta przez napływową ludność chińską w góry i zajęła tereny, czyli taka historia bardzo podobna do Indian w Ameryce Północnej, czy do aborygenów w Australii, po prostu wypychanie tej ludności autochtonicznej na coraz trudniejsze tereny, coraz gorsze dla rolnictwa i oni do dzisiaj w tych enklawach różnych mieszkają, różne są z tym problemy i ogromne wyzwanie również, żeby jakoś opiekować się, kultywować tą kulturę. To prawda, z tym, że wiele rzeczy zostało zrobionych takich, których nie zostały zrobione w wielu innych krajach, albo były też zrobione w ostatnich latach. Ja przypomnę, że jesteśmy w czasach politycznie w tej chwili na Tajwanie, kiedy Demokratyczna Partia Postępowa jest u władzy, drugą kadencję ma pani prezydent Tsai Ing-wen, której dziadek od strony ojca był z pochodzenia Paiwan. Czyli był jedną z tych grup aborygenów, czy rdzennych mieszkańców Tajwanu. Tych grup mamy obecnie uznawanych 16 oficjalnie. Cieszą się dużą autonomią. Bardzo dbają o to, aby egzekwować swoje prawa. Ale jedna ważna rzecz nastąpiła i to też znamionuje w dużym stopniu czasy prezydent Tsai Ing-wen. To, co obiecuje, stara się dopełnić. Nawet ponosząc pewne ryzyko, wewnętrznie, politycznie,
Nie mówię o zewnętrznym, bo to osobny temat pewnie na drugą część naszej rozmowy. Natomiast 1 sierpnia 2016 roku ona oficjalnie w imieniu rządu przeprosiła ludność rdzenną za wszystkie krzywdy historyczne, których oni doświadczyli. To był niezwykle ważny moment i to jest też spuścizna polityki, coś, czego nie udało się osiągnąć prezydenta Chen Shui-biena, czyli tego, który po Li Teng-hui'u przejął rządy w 2000 roku i to było pierwsze przekazanie władzy na Tajwanie, które pokazało, że procesy demokratyczne bardzo szybko, bardzo dobrze tam się zakorzeniają. Maciej, to może jeszcze z takim zwyczajem nauczycielskim ja bym trochę uporządkował te rzeczy, bo nie wiem, czy wszyscy dobrze znają historię Tajwanu. Czyli jeszcze raz łopatologicznie chciałbym powiedzieć, czyli mamy Kuomintang, czyli partię narodową, czyli ta partia, czyli ta cała grupa społeczna, która walczyła z komunistami i Chiang Kai-shek, o którym wspominałeś, był liderem, czyli to był ten wróg największy Mao Zedonga, który właśnie zdecydował o wyjeździe na Tajwan. I z drugiej strony Demokratyczna Partia Postępu, czy Demokratyczna Partia Postępowa, o której mówimy tutaj, to jest chyba dobrze, żebyśmy, Maciej, jeszcze powiedzieli trochę, skąd się oni wzięli. Natomiast zanim to powiemy, to bardzo ważna informacja. Tajwan był de facto dyktaturą do 1987 roku, czyli najpierw Chiang Kai-shek, który długo dość żył, potem jego syn Jiang Zemin-kuo, który powoli tą dyktaturę otwierał. I ten proces bardzo, bardzo powolny, właściwie dopiero w 1987 roku spowodował, że Tajwan stał się takim krajem otwartym, do którego można było normalnie przyjeżdżać. Ale dlaczego? Pytanie jest tak naprawdę, dlaczego był dyktaturą? Dlaczego był taki reżim na Tajwanie? Tajwan był właściwie w takim stanie wojny przez wiele, wiele tak. dziesięcioleci z powodu cały czas zagrożenia przez cieśninę tajwańską, czyli myśli o tym, że po pierwsze Kuomintang musi wrócić na kontynent, a po drugie być może kontynent przyjedzie na Tajwan, ale też była wielka presja wewnętrzna, społeczna i mi się wydaje, że dobrze byśmy o tym powiedzieli, czyli kiedy w 1949 roku zapanowała Republika Chińska na Tajwanie z żołnierzami Chiang Kai-sheka, co się stało z tą ludnością lokalną, jak oni byli traktowani i jaki to ma wpływ na te podziały społeczne, które są dzisiaj? To rzeczywiście bardzo ważne pytanie. Ja tylko dopowiem, że ten okres w zasadzie od 45 roku, 47, niektórzy mówią 49, w zasadzie 49 do 1987 roku określany jest mianem też białego terroru. I określany jest też czasem stanu wyjątkowego, stanu wojennego, który trwał najdłużej w historii, z wyjątkiem stanu wyjątkowego w Syrii, bo tam trwał 46 lat, a na Tajwanie ponad 38 lat. Natomiast jak wpływało to na tożsamość Tajwańczyków i co się działo, to warto spojrzeć przez pryzmat właśnie tych krzywd, których doświadczali Tajwańczycy. Ci, którzy wspomniałem, ci, którzy wcześniej 300, 400, 200, 100 lat tam byli, czyli też zróżnicowani językowo, choć wywodzący się z tego pnia, czyli głównie ci Hoklo czy Hakka, mówiący językiem hokkieńskim albo minem, albo językiem Kwedzia, oraz oczywiście aborygeni. Może też dodamy taką informację, bo to naprawdę jest, możemy powiedzieć, że etnicznie to jest wspólna grupa Chińczyków Han, ale ja mieszkając 2 lata na Tajwanie nie poznałem w ogóle języka tajwańskiego, czyli Minnan. To jest kompletnie inny język niż chiński język ogólnonarodowy i ci przybysze, 2 miliony żołnierzy i ich rodzin, Chiang Kai-sheka, oni mówili w innych językach zupełnie, czyli ta bariera językowa, o której wspomniałeś, jest niezwykle ważna, czyli już wizualnie czasami, bo ci Chińczycy byli często z północy, oni byli wysocy, mieli inne rysy twarzy. Tajwańczycy najczęściej są niżsi, mają okrągłe oczy bardziej, no po prostu inaczej wyglądają trochę. No plus to, że już funkcjonowało to zjawisko jak w każdych innych kulturach, czyli mieszanych małżeństw jednak z aborygenami do pewnego stopnia. Te migracje były z południa Chin wcześniej, więc też oczywiście inaczej to wyglądało na tym poziomie. Ale jedna taka ważna rzecz, która się zadziała w 1949 roku. Wtedy to dowódca garnizonu Kuomintangu, niejaki Chen Yi, użył takiego zdania, kiedy publicznie wystąpił. Tajwańskie zwyczaje, myślenie i język będą musiały stopniowo
powracać do chińskich korzeni. Takiego zdania użył, niezwykle charakterystycznego. Bo rzeczywiście ta rzeczywistość w czasie okupacji japońskiej, która trwała, przypomnijmy, od 1895 roku do 1945, to był też czas olbrzymiego skoku cywilizacyjnego, edukacyjnego, infrastrukturalnego, budowy zrębów przemysłu, rolnictwa itd., itd. I co jest ciekawe, że w tym czasie na Tajwanie znakomita większość Tajwańczyków była biegła w języku właśnie Hokkien, czyli Minanhua inaczej, i w języku japońskim. Co więcej, rząd japoński rozpoczął taki proces na 10 lat przed utratą rządów, to po japońsku jest termin chyba kominki, czyli huanminhua, czyli transformacja w poddanych imperialnych i przyjmowanie przez mieszkańców Tajwanu nazwisk japońskich. I co ciekawe, i co bardzo ważne w kontekście tego, co ty, Marcinie, powiedziałeś, starsze pokolenie Tajwańczyków dzisiaj dobrze w większości wspomina czas okupacji japońskiej, ale nie w sposób oderwany, tylko w kontekście porównania do tego, co stanowiła późniejsza okupacja Guomindangu. I to jest niezwykle ważne doświadczenie tutaj. Właśnie w centrum Tajpej jest park Arba Gungyuan, park 228. Ja przez długi czas, mieszkając na Tajwanie, nie miałem pojęcia, co znaczy 228. Tak, no rzeczywiście jest to punkt zwrotny, punkt odniesienia, tak zwany incydent 28 lutego 1947 roku, który, stąd ta nazwa Arba, czyli 228. Punkt zwrotny, kiedy Guomindang pokazał swoje prawdziwe oblicze. Tak naprawdę, kiedy żołdacy Guomindangu pojawili się, oczywiście ten termin żołdacy Guomindangu jest umowny, tak? Ale powiedzmy, kiedy ta dominująca, choć mniejszościowa grupa się pojawiła i wojsko zaczęło zarządzać wszystkim, okazało się, że bardzo szybko wzrósł poziom przestępczości, korupcji, galopująca inflacja, olbrzymie społeczne niebezpieczeństwo i niepewność, głód i tak dalej. No i w czasie narzucania kolejnych takich obostrzeń wobec ludności rodzimej doszło do incydentu pobicia starszej pani, która spod lady handlowała papierosami. Rozpoczęła się wielki protest, zakończył się krwawym stłumieniem i wprowadzenie w następstwie 2 lat generalnie terroru, gdzie pod szyldem walki z komunistami usuwano każdego możliwego więźnia politycznego. Do tej pory nieznane są losy około 30 tysięcy osób, które po prostu zniknęły. Taką symboliczną rzeczą na Tajwanie jest, czy miejscem symbolicznym jest tak zwana Lüdao, Zielona Wyspa, na wschód od, południowy wschód od głównej wyspy Tajwanu, gdzie znajdowały się najcięższe obozy, w których no, ci ludzie dokonywali żywota. To tak mówię w kontekście dość interesującym dyplomatycznie, bo zdarzało się, że przybywali przedstawiciele polskich władz w latach 2000, powiedzmy po 2010 roku, kiedy ferowaliśmy taki termin, że Polska jest zieloną wyspą, mówiąc o ekonomicznej zielonej wyspie w Europie, i trzeba było delikatnie zwracać uwagę, że to nie jest właściwy zwrot w tym kraju i w tym kontakcie, bo skojarzenie jest tam jednoznaczne, ale jednoznacznie negatywne. No właśnie, trochę z innym się czymś kojarzyło. Czyli od samego początku mamy ogromny podział społeczny i mamy Tajwańczyków lokalnych, którzy przechodzą przez bardzo trudny okres historyczny. I wracając do współczesności, DDP, czyli ta Demokratyczna Partia Postępu, to głównie są osoby, które wywodzą się czy utożsamiają się właśnie z tą ludnością tajwańską. Czyli ten podział polityczny jest bardzo podobny do podziału historyczno, nie wiem, czy można powiedzieć etnicznego, jaki zadział się po 49 roku. No w pewnym sensie tak, ja dlatego przywołałem tą wypowiedź dowódcy garnizonu Cheng Yi z 1949 roku, dlatego że dla niego ta chińskość była czymś oczywistym, co musi tam nastać, a kompletnie inna jest wizja intelektualna, kulturowa,
społeczna tego, czym ten Tajwan jest. De facto czas rządów pierwszego prezydenta, właśnie z ramienia wspomnianej przez nas dyplomatycznej partii postępowej, Chen Shui-biena, to jest początek trendu tajwanizacji, czyli zwrócenia uwagę na tajwańską kulturę bardziej niż łączenie cały czas Tajwanu uporczywie z Chinami. I tak się działo z dwóch przyczyn. Pierwsze to utrzymująca się cała wrogość Chin wobec Tajwanu, a druga to jest właśnie ta zła pamięć, to co tutaj podkreśliłeś, okresu okupacji Kuomintangu. No, ja też odwołując się do moich doświadczeń, pamiętam, że było bardzo ciekawe to, że pojawiał się język tajwański w przestrzeni publicznej. Jak przyjechałem na Tajwan, to w ogóle go nie było, czyli w autobusach, w metrze komunikaty były tylko w języku ogólnonarodowym, czyli potocznie mandaryńskim, którego się uczyłem. I nagle, właśnie kiedy Chen Shui-bian doszedł do władzy, stopniowo nagle się zaczął pojawiać chiński w metrze, w autobusach, potem pamiętam w samolotach. To była zupełnie nowość i język Hakka też, czyli na Tajwanie wszystkie komunikaty pojawiały się w trzech albo czterech nawet językach z językiem angielskim. Dla mnie to było wtedy sztuczne. Nie rozumiałem tego kontekstu historycznego, jak to jest ważne, jeśli chodzi o tożsamość tajwańską. Tak, w niektórych miejscach dojdzie jeszcze język ludności rdzennej. Jeżeli to jest powiat autonomiczny czy gmina, w której zamieszkują, tam taka komunikacja też będzie. I to jest fascynujące. Oczywiście, Tajwan to jest też taka językowa wieża Babel, bo tym i z Państwa, kulinarna, którzy nas i słuchają, a kulinarna którzy też. są, że mają zacięcie lingwistyczne, to jeszcze powiem, że na dodatek do tego wszystkiego, co słyszycie, jeszcze jest warstwa pisana języka. I tam oczywiście zachowała się forma pisana języka chińskiego jako dominującego w tych znakach klasycznych, ale najciekawsza rzecz to jest tak zwana systemy transliteracji, czy transkrypcji na alfabet łaciński, dlatego że równolegle funkcjonują tam trzy, w zasadzie cztery systemy i dla tych, którzy opierają czytanie tylko i wyłącznie na alfabecie łacińskim, to rzeczywiście jest duże wyzwanie, żeby tam zafunkcjonować. I znowu muszę anegdotę dodać. Na Tajwanie mieszkałem na ulicy, która się nazywała Jinmenjie, czyli ulica wyspy Jinmen. To jest też jedna z wysepek obok tej głównej wyspy Tajwan. I to była mała uliczka i ona była pisana na nazwach, na tablicach w trzy różne sposoby w różnych miejscach tej ulicy. I to było fascynujące dla mnie. A jeszcze Tajwańczycy korzystali, no teraz już dużo mniej korzystają z tego systemu BOPOMOFO, czyli systemu transkrypcji wymowy znaków chińskich, który był opracowany na początku XX wieku w Chinach, zachowany został na Tajwanie, odrzucony przez komunistów w Chinach kontynentalnych, którzy wymyślili pinin, czyli ten system, który teraz wykorzystujemy z literami łacińskimi. Tak. Ale uciekamy od tego, bo tu się spotkaliśmy ty i ja jako sinologowie i moglibyśmy długo, ale temat oboczny. Ja tylko chciałem wrócić jeszcze do tej tajwanizacji Chen Shui-biena, bo rzeczywiście jednym ze skutków, który ma, którego owoce zbieramy dzisiaj, było za jego rządów, było doprowadzenie do reformy nauczania historii, geografii i kultury z perspektywy Tajwanu. Czyli z jednej strony odśrodkowo, z drugiej strony można powiedzieć holistycznie, a także promowanie tego, co właśnie powiedzieliśmy, języków utożsamianych lokalnie, czyli właśnie Minanhua, Hoklo i aborygańskich języków. Dlaczego o tym mówię? Bo mówię o tym w kontekście skutku. Reforma podręczników została zaplanowana w 1997 roku. W każdym razie w 2004 rok to uczniowie, znaczy początki tego były. Natomiast do czego zmierzam, że to było przeznaczone dla gimnazjalistów, te podręczniki. One zaczęły mówić od historii o początku Tajwanu, nie w kontekście Chin. Nie tak jak dzisiaj nadal w Chinach uczy się wszystkie 56 oficjalnie rozpoznawanych według konstytucji chińskiej narodowości. Czyli czy to będą Tybetańczycy, Ujgurzy, nasi Bajowie, Ełenkowie, czy właśnie Hanowie, wszyscy się uczą, że była jedna kosmologia, że był jeden cesarz Huangdi i rozwijała się cywilizacja. Od tego na Tajwanie odeszli.
zaczęli mówić o wkładzie, jaki mieli Aborygeni, o wkładzie, jaki mieli Hiszpanie, Holendrzy, Japończycy, ale też te fale migracji Hoklo czy Hakka odpowiednio z prowincji Fujian i z Guangdong. To jest kapitalna rzecz, która się zadziała. Dlaczego? Dlatego, że to jest to samo pokolenie wykształcone na tej podstawie z wrażliwością na tożsamość tajwańską. To jest pokolenie młodych ludzi, którzy byli już pełnoletni, dopiero co pełnoletni, którzy w 2014 roku powiedzieli nie przez bardzo gwałtowne protesty przeciwko zbliżeniu z Chinami, które oferował naówczas prezydent następny Chin, Ma Ying-jeou. To były tak zwane porozumienia ECFA, i które wywołały efekt w postaci blokady parlamentu, tak zwanej rewolucji słoneczników, która ostatecznie doprowadziła do zaniechania pracy nad tym zbliżeniem, a w dalszej konsekwencji do zmian sympatii wyborczych i wyboru właśnie pani prezydent Tsai Ing-wen z ramienia Demokratycznej Partii Postępowej. Czyli można powiedzieć, że oprócz tej narracji z kontynentu, z Chin komunistycznych, według której Tajwan jest częścią Chin, integralną należy do Chin, prędzej czy później będzie należy do Chin w rozumieniu do HRL, na samym Tajwanie mamy dwie dominujące narracje, czyli jedna to jest ta narracja guomindangowa, czyli guomindangowska, czyli że Tajwan kulturowo jest chiński, Tajwańczycy są Chińczykami i należy rozmawiać z kontynentem, żeby utrzymać jakieś relacje, które będą relacjami konstruktywnymi, dobrymi i tak dalej, przy zachowaniu tej tradycji historyczno-politycznej Republiki Chińskiej, która oczywiście chce być zapomniana, ma być zapomniana na kontynencie. I mamy tą narrację tajwańską, która w naszym spotkaniu tutaj się przywija jako najmocniejsza, czyli nie tożsamość Republiki Chińskiej, nie tożsamość Chińczyków, tylko tożsamość Tajwańczyków. Tajwańczyków po prostu jako ludzie, mieszkańcy Tajwanu, mający swoją własną odrębną kulturę. No i właśnie o tej kulturze może powiedzmy trochę. Skoro Tajwan jest osobny, oddzielny i inny, to jakbyś charakteryzował, jakbyś opowiedział o kulturze tajwańskiej nie w kontekście kultury chińskiej, bo ja często mam problem taki, prawda, jeżeli rozmawiamy o Chińczykach, zawsze musimy pamiętać o tym Tajwanie, że to jest tak skomplikowana sytuacja polityczna i że Tajwan był powiedzmy oddzielony od Chin co najmniej od tego 49 roku, który tutaj przywołujemy cały czas, ale to jest za mało, dlatego że to nie oddaje jak gdyby całej prawdy o tej oddzielności kulturowej Tajwanu, czyli to nie jest tylko przyszłość, ale to jest też przeszłość. Powiedz parę słów o tym, jak patrzysz na kulturę tajwańską? No to też jest ciekawe oczywiście zagadnienie, dlatego że to jest pójście tymi samymi tropami, które próbujemy tutaj rozkodować, jeżeli mówimy o etniczności, o tych grupach, o przynależności, bo te elementy, które na kulturę tajwańską się składają, one też są w tym wszystkim osadzone. Ponieważ na przykład od strony sztuk performatywnych patrząc, no mamy tradycyjny właśnie minańską operę, czyli rodzaj przedstawień jakichś ulicznych, teatralnych, kilkaset lat wstecz sięgające, to się nazywa Gezai albo Gezaisi. I to się rzeczywiście rozwijało jeszcze za czasów okupacji japońskiej, a potem zostało przyduszone przez Kuomintang i na nowo to wszystko rozkwita. I z drugiej strony mamy nowy rodzaj takiej klasycznej opery czy teatru chińskiego Shiji, ale też zmieszaniem języka Hokkien i Hakka z włączaniem elementów innych, bo w tradycyjnej operze role były podzielone, wciąż nawiązywało to do mitologii, do władców w dużym uproszczeniu, do spraw politycznych, a tutaj wchodzi element romansu, ale też z atrybutami stroju, czy też z atrybutami języka, który jest używany, który jest językiem, czy językami lokalnymi. Co ciekawe, kiedy ta opera Gezai funkcjonowała w okresie okupacji jeszcze, wtedy miała nadane takie imię czy piętno, po chińsku to jest Wangguo Diao, czyli muzyka umierającego narodu. Ale to się odtworzyło. To się odtworzyło i to znakomicie funkcjonuje. Już nie będę teraz rzucał nazwami jakichś tam grup teatralnych, bo to nie ma znaczenia. Natomiast to poszukiwanie po 1987 roku tej tajwańskości wybuchło na każdym kroku. Najbardziej rozpoznawalną
grupą, nie chcę powiedzieć produktem kulturalnym, jest Teatr Tańca z kolei Cloudgate, założony przez fenomenalnego Lin Huaimina. Oddał to w następne ręce w 2019 roku, ale to jest ta esencja tajwańskości też w tym, jak funkcjonuje ta choreografia, ten przekaz i gdzie to wszystko jest osadzone. W kinie to samo, znakomity reżyser tajwański, pierwszy tak chyba uznany i rozpoznany Hou Hsiao-hsien, Zamiast o smutku w 1989 roku dostał nagrodę w Wenecji, Złote Lwy, a ponownie został jakby przypomniany, nagrodzony w Cannes jako najlepsza reżyseria za film Zabójczyni bodajże, taki był polski tytuł, tenże sam. No Anga Li nie trzeba przedstawiać, choć on jest niezwykle uniwersalny, ale też był wychowany w rodzinie, gdzie był taki reżim prochiński, on od tego uciekał. On chciał być osadzony w tajwańskości, w swojej własnej indywidualnej narracji. W ogóle takie pojęcie jak indywidualna narracja jest strasznie trudne do akceptacji w kulturze chińskiej, a w tajwańskiej jak najbardziej. No właśnie, w ogóle ciekawy jest ten transfer kulturowy z Tajwanu do Chin, dlatego że kiedy Chiny z kolei się zaczęły otwierać, no to przemysły kultury w Chinach bardzo potrzebowały ekspertów, specjalistów i był ogromny napływ zarówno z Hongkongu, jak i z Tajwanu, reżyserów, scenarzystów, światłowców, dźwiękowców. Także bardzo duża część przemysłu też, można powiedzieć w ogóle popkultury, bo to też dotyczy muzyki w Chinach, była zbudowana, można powiedzieć, rękami artystów tajwańskich, czyli ta tajwańskość zaczęła wchodzić w Chiny i mi się wydaje, że w kulturze popularnej ona jakieś piętno swoje zostawiła, no bo nie powiedzieliśmy o muzyce popularnej, no, a to też Tajwan bardzo był. Mocno. Tutaj rzeczywiście świetnie to wyłapałeś, te lata 80. Po tym, jak już tam pierwsze otwarcie po dojściu do władzy Deng Xiaopinga doszło, no to jest tak zwana Gang Hai Yue, czyli dokładnie muzyka popularna z Tajwanu i z Hongkongu, która olbrzymim strumieniem wpłynęła do Chin. I Teresa Deng do dziś, największa diwa, rozpoznawana przez każdego natywnego użytkownika języka chińskiego na świecie, wywodziła się właśnie z Tajwanu i rzeczywiście ten wpływ był olbrzymi w kulturze masowej. Plus bardzo lubiane przez Chińczyków kontynentalnych sitcomy, oczywiście z tym zabarwieniem romantycznym często. No ale w Chinach mamy inny problem, jakby cały czas tropiącej za tym wszystkim cenzury i obcinającej wszystko, co byłoby poza jakimiś wartościami no, takimi uniwersalnymi i miękkimi. Tak, Niemniej no właśnie. To jest bardzo duże na Chiny Tajwanu, cały czas obecne. Tak, czyli możemy powiedzieć, że Tajwan jest gdzieś tak trochę pomiędzy. Czyli z jednej strony, bo trochę nie powiedzieliśmy właściwie o tej współpracy tajwańsko-chińskiej, no bo realia są takie, że mamy bardzo złożoną sytuację polityczną, o której powiedzieliśmy, a tak. Z drugiej strony jednak, no, Tajwańczycy byli jednymi z największych inwestorów w Chinach po rozpoczęciu okresu reform i otwarcia. Do dzisiaj zainwestowali no, gigantyczne pieniądze, ponad 100 miliardów dolarów w Chinach. To są fabryki tajwańskie, to jest biznes tajwański, który się tam przeniósł. To było świetny rynek dla Tajwańczyków. Tajwan był bardzo bogaty, bardzo rozwinięty, Chiny były bardzo zacofane. No teraz to ta równowaga wygląda już kompletnie inaczej, ale nadal jednak te relacje gospodarcze są bardzo, bardzo bliskie. Jak z twojego dyplomatycznego punktu widzenia to wyglądało? No, ta współpraca gospodarcza, współpraca, pozostańmy przy terminie, współpraca gospodarcza jest rzeczywiście niezwykle intensywna. To wszystko się zgadza. W jaki sposób to narastało, kto te podstawy, zręby biznesu stworzył. Tak naprawdę dzisiaj rozbuchane wielkością miasto Shenzhen powstało prawie wyłącznie dzięki biznesowi z Tajwanu. Nie mówiąc o lwiej części Szanghaju, Suzhou czy Xiamen czy innych miast. I tutaj znowu wrócę do tego tropu wspólnoty etnicznej, czy tego poczucia gdzieś tam wspólnoty, ponieważ i Hoklo, i Hakka,
głównie migrowali na przestrzeni wieków z Fujian i z pomiędzy Guangdong. Dlatego tam też jest największa ilość założonych firm i biznesów, bo te relacje rodzinne są tutaj niezwykle ważne i one przetrwały pewną trudną próbę czasu. Zresztą od strony próby czasu, ale bardziej wrócę za chwilę do ekonomii, tylko przypomniała mi się jedna rzecz, niezwykle ważna książka, która powstała, napisana przez 400 dni przez byłą, tak naprawdę pierwszą w historii minister kultury Tajwanu, Republiki Chińskiej, przepraszam, Lung Intai. Ona napisała taką monumentalną książkę, choć jedni mówią, że zbyt krótka, bo powinna mieć trzy razy większą objętość, Wielka Rzeka, Wielkie Morze, 1949. I ta książka Da Jiang Da Hai I Jiao Si Jiao, oryginalnie tak brzmi ten tytuł, ona jakby ilustruje losy ludzi, którzy po 45 roku i w 49 zostali kompletnie rozdzieleni, ale cały czas szukają swoich korzeni. To jest to, że jeszcze w 2008, 9, 10 roku w tajwańskich gazetach albo w chińskich pojawiały się ogłoszenia płatne, poszukuję mojej siostry, poszukuję mojego brata, mojego męża i tak dalej, z którym ostatnio się widziałam i to z przestrzeń 60, 70, 80 lat. No tak, ale wracając. Bo jeszcze tylko powiem, że ten podział był rzeczywiście dramatyczny i to w jednym momencie, gdyby Tajwan został odcięty od Chin, to było tak, że były no, absolutnie tragiczne opowieści męża, który wysłał żonę i dzieci na Tajwan i jeszcze coś tam miał załatwić w Chinach kontynentalnych i zostali odcięci już na zawsze i tak dalej. Mnóstwo takich opowieści i to jest ta trauma, która jest na Tajwanie, bardzo podobna do traumy podziału Korei na północną i południową, czyli podział rodzin, brak kontaktu i tak dalej. Ja chciałem tylko powiedzieć, że akurat ta kluczowa książka, która odbiła się szerokim echem na Tajwanie, w Chinach została zabroniona, ale można ją zamówić online tam. Ona została przetłumaczona na język polski, wydana w 2017 roku. Wydawnictwo Dialog. Nie reklamuję wydawnictwa jako takiego, tylko ważna jest książka dla tych osób, które będą nas odsłuchiwać. Autorka Lung Intai, Wielka Rzeka, Wielkie Morze. Jeżeli ktoś chce zobaczyć, co to znaczył dramat oderwania ludzi w sposób nagły, i tak jak sam powiedziałeś, paralelnie zobaczyć, jak silne jest to piętno w porównaniu na przykład z Koreą, jest to absolutnie rzecz konieczna do przeczytania. No, wracając do tej ekonomii, no rzeczywiście, teraz jesteśmy w takim momencie, że ta ekonomia stała się jakby zakładnikiem narracji politycznej i rywalizacji wewnątrz Tajwanu między Kuomintangiem z jednej strony, Demokratyczną Partią Postępową, olbrzymią ilością ludzi, którzy na no, takiej substancji, która oscyluje między milionem a dwoma milionami Tajwańczyków będących w sposób stały bądź czasowy, ale dłuższy obecnymi na terenie Chin. No ta narracja wróciła też przy wyborach prezydenckich ostatnich, kiedy przeciwnik zamienia Kuomintangu, wybrany na kandydata do wyborów prezydenckich ostatnich, Han Kuo-i, zaskakująco wcześniej wybrany merem Kaohsiungu, kiedy jechał do Hongkongu czy na teren, do miejsc neutralnych jeszcze jako mer, to miał taką dominującą wypowiedź. Nas w przyszłości interesuje zero polityki, 100% ekonomii. Łatwo powiedzieć, trudno zrobić. To jest taka narracja, którą od wielu lat próbują Chińczycy grać. To była cała spuścizna prezydenta Ma Ying-jeou, który przez wprowadzenie tych uproszczeń rzekomych w relacjach dwustronnych, tak naprawdę z punktu widzenia obecnej władzy chciał wprowadzić konia trojańskiego. A ta narracja ze strony Xi Jinpinga, ze strony Chin jest dość jednoznaczna. Znaczy, miękka polityka, jeszcze bardziej miękka, twarde postępowanie, jeszcze bardziej twarde. I taka polityka jest w tej chwili realizowana. Co do tych, i to wychodzi za każdym razem, kiedy mamy na przykład chiński Nowy Rok i się okazuje, że nie ma lotów na Tajwan, są ograniczone, ale jest problem, jak będzie z powrotem. To jest problem narzucenia wydawania specjalnych kart identyfikacyjnych wszystkim mieszkańcom Tajwanu, którzy pracują na terenie Chin i gromadzenia informacji na ich temat. To jest problem używania instrumentów zachęt dla obecnie teraz młodego pokolenia,
żeby jak najwięcej ich wyjeżdżał na teren Chin, zwany brain drain na olbrzymią skalę następuje. To samo dotyczy uwodzenia naukowców i młodych i średniego pokolenia, żeby tam dostawali lukratywne kontrakty kilkuletnie. To sposób działania obliczony na to, żeby przekonać do tego pola współpracy. No właśnie, to nas prowadzi w paszczę polityki współczesnej i najnowszych wydarzeń. Od tego nie uciekniemy i musimy sobie troszeczkę o tym opowiedzieć, bo sytuacja jest no w ogóle złożona, zawsze była. Ta narracja, o której powiedziałeś, Guomindangu, czyli koncentrujemy się na współpracy gospodarczej, nie mówimy o polityce, czyli dążymy do zachowania status quo, ale to status quo nie może być zachowane, bo ono się, sytuacja cały czas się zmienia. Na niwie politycznej Chiny od 79 roku, kiedy nawiązały relacje dyplomatyczne ze Stanami Zjednoczonymi, sukcesywnie zabierały Tajwanowi, czyli Republice Chińskiej, partnerów dyplomatycznych. Teraz Republika Chińska ma 15 dosłownie państw na świecie, które ją rozpoznają jako byt państwowy. No i Chiny bardzo aktywnie działają, żeby po prostu w przestrzeni publicznej nie funkcjonowało słowo Republika Chińska, żeby Tajwan oznaczał geograficzną nazwę wyspy i żeby, gdyby można powiedzieć, społeczność międzynarodowa zapomniała o tych różnych różnicach i problemach historycznych i żeby przyjęła, że Tajwan, no jeżeli jeszcze nie jest częścią Chin, to zaraz będzie. I w jakiś taki miękki, naturalny sposób, żeby to się zadziało, ale okazuje się, że nie dzieje się w ogóle, a wprost przeciwnie, dzieje się zupełnie inaczej. No i powiedzmy trochę o ostatnich paru latach, no bo o Tajwanie się trochę robi głośno teraz. Zastanówmy się może dlaczego i na ile wpływ na to miała po pierwsze polityka amerykańska, a po drugie to, co się działo i dzieje cały czas w Hongkongu. Mamy zresztą pytanie tutaj od uczestnika webinaru. Pan Patryk Kowalczyk pyta, jaki wpływ na Tajwan będą miały ostatnie wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych i to jest absolutnie to, o czym chyba musimy powiedzieć, że Ameryka i polityka amerykańska też wywiera ogromny wpływ na tą równowagę czy nierównowagę sił w cieśninie pomiędzy wokół cieśniny tajwańskiej. Tak, wokół to jest bardzo trafne. No właśnie, bo tak myślę o tych wszystkich kierunkach. Tak. To jest jakby też szersza sprawa. To, co zaprezentowałeś, było chińskim punktem widzenia, a z drugiej strony podałeś takie kluczowe elementy w tej układance, jakie są ważne dla tego, jaka mogłaby być ta narracja Tajwanu. I rzeczywiście Stany Zjednoczone tutaj odgrywają kluczową rolę. Ale samo położenie Tajwanu i to jest w ogóle szersza sprawa, że teraz może nieco krytycznie, że jakby nam w Polsce bardzo brakuje szerszego rozumienia wagi, czym jest Pacyfik i że tak zwane centrum wszystkich globalnych spraw w tej chwili to nie jest Europa, to nie jest relacje atlantyckie, to są relacje pacyficzne. One będą wpływały i one już wpływają zdecydowanie od wielu lat na to, jak świat funkcjonuje i tego mi bardzo brak. Natomiast zawężając szybko, relacje tajwańsko-amerykańskie są kluczowe, no bo już po II wojnie światowej to na początku było tak, że Amerykanie chcieli pozostawić sprawę Tajwanowi i Chinom bez żadnego zaangażowania. Sama pierwsza wojna koreańska zdecydowała, że już tak być nie może. Nie będziemy przywoływali całej historii, powiem tylko, że relacje Tajwanu ze Stanami Zjednoczonymi można skrócić w takie trzy akronimy, które ładnie się składają nam w dźwięk naśladowczą trąbkę, bo to jest TRA-TA-TA. TRA, czyli Taiwan Relations Act, podpisany w 1979 roku, który był odpowiedzią na wcześniej poczynione uzgodnienia z Chinami na temat po zerwaniu stosunków oficjalnych. Jednak to były gwarancje amerykańskie bezpieczeństwa i zachowania odrębności wyspy do czasów późniejszego ustalenia, jaki status tego Tajwanu ma być. To było najważniejsze uzgodnienie. W 2018 roku Amerykanie, czyli zaledwie 2 lata temu, 2,5 roku temu, podpisali Taiwan Travel Act, który
luzował czy zachęcał do wizyt wszystkich szczebli. I wreszcie w 2020 roku, a podpisane całkiem niedawno, został Taiwan Assurance Act, który wzmacnia to, co zostało powiedziane 40 lat wcześniej, jednocześnie rozszerzając to o jak najszersze pola wzajemnych kontaktów gospodarczych, kulturalnych. Nie wymienia się tutaj tych politycznych, ale najważniejsza, czy jakby najbardziej symboliczna rzecz się zadziała zaledwie 10 dni temu, bo to było ogłoszenie przez Mike'a Pompeo o zniesienia wewnętrznych regulacji ograniczających kontakty dwustronne między administracją amerykańską, administracją tajwańską. No właśnie, ale co to znaczy? Musimy chyba o tym powiedzieć. Tak. Czyli Stany Zjednoczone, zgadzając się, czy aktywnie budując relacje dyplomatyczne z kontynentem, z HRL, można powiedzieć, że przyrzekły, że będą nieoficjalnie współpracować z Tajwanem, ale od strony oficjalnej, jeśli chodzi o oficjalne wizyty, kontakty dyplomatyczne, te relacje nie będą istniały w tej narracji oficjalnej. Donald Trump to złamał, po pierwsze dzwoniąc do pani prezydent Tsai Ing-wen, a po drugie wysyłając dwóch wysokiej rangi dyplomatów na Tajwan. Czym oczywiście rozzłościł totalnie Chiny i to było oczywiście wszystko zamierzone. I to jest ten element zmian politycznych w regionie dotyczących Tajwanu, które się teraz dzieją. Tak, tylko ten kontekst jest szerszy. I to wszystko, tak jak w dyplomacji, wskazuje na zespół naczyń połączonych. Zaangażowanie Amerykanów, coraz większe plus symboliczne działania też mają swoje podłoże ekonomiczne. Czyli z jednej strony w szerszym tle mamy wojnę ekonomiczną, chińsko-amerykańską, ale to, co jest ważniejsze, to jest, wydaje mi się, kwestia bezpieczeństwa w regionie i tego, że rozwijająca się coraz szybciej zdolności wojskowe Chińczyków, system rakiet średniego, dalekiego zasięgu. Nie, że ich zasięg się zwiększa, tylko ich precyzja się zwiększa. Powoduje, że następuje zagrożenie amerykańskiego status quo na Pacyfiku i tak naprawdę zagrożenie pozycji hegemona. To, do czego Amerykanie z całą pewnością będą dążyć, to do utrzymania tej przewagi, która obecnie jest i niepozwolenia wyjścia Chińczykom poza tak zwany pierwszy krąg wysp i drugi krąg wysp. W pierwszym krągu wysp jest Tajwan, w drugim mamy Wyspy Japońskie i Guam, a w pierwszym jest Tajwan i Okinawa między innymi. To jest niezwykle ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa globalnego dla Amerykanów, dlatego Tajwan odgrywa tutaj kluczową rolę. No właśnie, tutaj chyba musimy sobie dopowiedzieć, czyli Ameryka potrzebuje Tajwanu geopolitycznie w swojej strategii, tworząc taką szeroką linię od Japonii przez Koreę Południową, Tajwan, aż na południe Filipiny, Singapur. Dlatego między innymi przez lata sprzedawały Tajwanowi mnóstwo broni i za każdym razem była awantura z Chinami na ten temat i ostatnio również podpisany został ogromny kontrakt na sprzedaż broni, czyli z jednej strony to jest gwarancja bezpieczeństwa dla Tajwanu, a z drugiej strony gwarancja dla Stanów Zjednoczonych, że wyspa Tajwan będzie na tej linii, tak powiem, która gdzieś tam dookoła Chin od strony Pacyfiku jest. Tak, to też warto wspomnieć, że z kolei Stany Zjednoczone z Chinami to ograniczanie formalne roli Tajwanu realizowało za pomocą tak zwanych komunikatów. Pierwszy się nazywał szanghajski, były ich trzy, odpowiednio 72, 79 i 82 rok. I w tym 82 roku, w tym trzecim, Chińczycy położyli akcent na to, że Amerykanie będą ograniczać te dostawy broni. Ale de facto to była taka sinusoida, która znowu teraz poszła do góry. Żeby państwo uzmysłowić, Tajwańczycy podpisali kontrakty za czasów rządów Donalda Trumpa z Amerykanami na dostawy broni na kwotę 17 ponad miliardów dolarów amerykańskich, to jest około 70 miliardów złotych. W tym dostawa 60 F-16 CD klasy
ale przede wszystkim nowoczesnych systemów awioniki, nowoczesnych systemów kontrolnych, w tym przeznaczonych do okrętów podwodnych, co było kluczowym z punktu widzenia bezpieczeństwa Tajwanu posunięciem. W latach 2017-18 największe koncerny amerykańskie wojskowe zaczęły zakładać swoje stałe przedstawicielstwa, głównie w Kaohsiungu. No to też niezwykle symptomatyczne. I oczywiście za każdym razem, każdy podpisany nowy kontrakt, każda zgoda Kongresu Stanów Zjednoczonych wywoływała reakcję chińską. Gdybyście Państwo w związku z tym pozliczali to, co się zadziewa, jeżeli taką frekwencyjne badania na temat ilości ostrej reakcji chińskiej, co przez to rozumiemy? Przepłynięcie znaczącego okrętu wojennego przez cieśninę tajwańską bądź wysłanie w patrol samolotów wojskowych, bojowych o charakterze zaczepnym. I tych aktów w samym 2020 roku była, no było ponad 40 bodajże, także nie do porównania z innym okresem. Niemniej moja opinia jest taka, że to nie jest etap, żeby rozpatrywać w jakimkolwiek stopniu podobieństwo w najbliższym czasie jakichkolwiek działań wojennych. No tak, ale czyli mamy z jednej strony długofalową politykę chińską, która miała gospodarczo Tajwan mocno z Chinami związać, również społecznie miała ten Tajwan przybliżyć do Chin. Z jednej strony mamy Stany Zjednoczone i ich interesy polityczne w regionie, które psują trochę całą tą chińską narrację. Z drugiej strony mamy to budowanie tożsamości, czy rozwój tożsamości tajwańskiej na Tajwanie, o czym bardzo dużo mówiłeś. I te statystyki, które na początku przytoczyłeś, są tutaj absolutnie symptomatycznie, kim się czują Tajwańczycy. Na trzeciej stronie mamy ten Hongkong. Mi się wydaje, że to jednak chyba też warto o tym powiedzieć parę słów. Tak. Chiny cały czas utrzymywały zresztą władzę Republiki Chińskiej również, że Chiny są tylko jedne. Natomiast Chiny, myśląc o Chinach tylko jednych, wymyśliły sobie w kontekście zjednoczenia z Hongkongiem i z Macau pomysł jeden kraj, dwa systemy, czyli w ramach komunistycznych Chin może istnieć inny system, taki jak w Hongkongu, z nadzieją, że Tajwan również się skusi na tego typu rozwiązanie. No i stało się to, co się stało w Hongkongu. Tak. Jak to wpływa na Chiny? Czyli ja jestem przekonany, przepraszam, na Tajwan, jestem przekonany, że Państwo wiedzą o tych wszystkich wydarzeniach w Hongkongu, mnóstwo w polskich mediach o tym było. No de facto jeden kraj, dwa systemy nie istnieje, nowe prawo bezpieczeństwa, ustawa o bezpieczeństwie powoduje, że właściwie no te swobody obywatelskie w Hongkongu zostały całkowicie odebrane. Jak to wpływa na Tajwan i na Tajwańczyków i na podejście Tajwańczyków do Chin ludowych? No w sposób oczywisty polityka jeden kraj, dwa systemy zbankrutowała. Jakby na stałe? Czy to jest absolutnie na stałe, chwilowe? Dlatego że jakby na Tajwanie większość analityków czy polityków od samego początku jeden kraj, dwa systemy postrzegała, nawet jeżeli one były literalnie dedykowane Hongkongowi i Macao, od początku postrzegane jako coś, co jest skierowane jako wzorzec do miękkiego przejścia przez Tajwan. Więc to kompletnie zbankrutowało. Zbankrutowało i to, jak pamiętasz, to się zaczęło w 2019 roku, takie ostrzejsze protesty. One tam trwały praktycznie od stycznia. Wiem, że na ten temat też robiliście z samego Hongkongu znakomity webinar z naszym konsulem generalnym, byłem już Mirkiem Adamczykiem. Tak, opowiadaliśmy sobie o tych protestach, to jest długa historia oczywiście, tak? Tak, nie chcemy, ale żeby nasi słuchacze myśleli, że to jest najnowsze, tak, oczywiście. Tak, żeby wrócić do Tajwanu, to jakby to, ten przekaz, jaki był bezpośredni, był bezpośredni. Na Tajwanie nie ma cenzury, jest pełna demokracja, jest pełna wolność słowa i te wartości, o czym nie powiedziałem wcześniej, bo w tych statystykach czuję się Tajwańczykiem i czy Tajwańczykiem, Chińczykiem, ale tam jest jeszcze jedna rzecz ważna w badaniach społecznych, które się odbywają na Tajwanie, czy które są na Tajwanie, że Tajwańczycy są niezwykle i coraz bardziej przywiązani do
podstaw demokracji, do wolności słowa, do wolności osobistych, do prawa wyboru, do transparentności. W moim odczuciu jest to modelowa demokracja i tu to odnoszę się trochę kąśliwie do lapsusu popełnionego przez pana prezydenta Komorowskiego w publikacji sprzed paru dni. No, zapewniam pana, panie prezydencie, że Tajwan jest modelową demokracją. No właśnie, tutaj chyba musimy powiedzieć o tym, że bardzo ważna część narracji Chin ludowych jest taki, że demokracja jest wymysłem kultury zachodniej i w Azji ona nie działa. No i pomysł, czy właściwie przykład Tajwanu i przykład Republiki Korei, czyli Korei Południowej, kompletnie burzy tą narrację. Czyli im bardziej demokratyczny jest Tajwan, tym bardziej ta narracja się nie sprawdza, bo to nie tylko jest Azja, ale również Chińczycy etniczni. Tak. I mogą mieć demokrację i nic się złego nie dzieje. To się wszystko zgadza. Rzeczywiście o tych wartościach moglibyśmy jeszcze długo rozmawiać. Może będzie czas, natomiast wrócę do Hongkongu. Niezwykle emocjonalnie Tajwan, tajwańscy politycy, ale społeczeństwo tajwańskie odebrało to, co się dzieje w Hongkongu. I ta pomoc i solidarność byłaby większa, gdyby nie to, że pani prezydent Tsai Ing-wen jest niezwykle ostrożnym politykiem. Nie daje się łapać na zbyt szybkie i emocjonalne reakcje tam, gdzie są one kompletnie niepotrzebne. Przygotowano, czy parlament tajwański przygotował odpowiednią ustawę. 1 lipca 2020 roku została przyjęta ustawa o humanitarnej pomocy i programie przesiedlenia dla Tajwańczyków, przepraszam, dla Hongkończyków. Widząc już, co się dzieje i że taka potrzeba będzie dość duża, tutaj takim punktem zwrotnym była postać Lin Rongji, czyli jednego z tych słynnych znikniętych właścicieli księgarni w Hongkongu. On prowadził tą słynną księgarnię Causeway Bay Bookstore. Ona funkcjonuje na Tajwanie, została odtworzona. Symbolicznie pani prezydent Tsai Ing-wen odwiedziła tę księgarnię. Ale do czego zmierzam? To jest jeden z tych elementów, czyli jakby ta forma pomocy. Natomiast dużo ważniejsze było to, co się zadziało w kontekście wyborów 2020 roku, czyli wyraźna przewaga prezydenta Tsai Ing-wen i jakby polityczne wsparcie dla Demokratycznej Partii Postępowej było skutkiem tego, że w oczach Tajwańczyków jeden kraj, dwa systemy kompletnie zbankrutował. Wystąpienie Xi Jinpinga w rocznicę rozmów z Tajwanem, tego rozejścia 40 lat wcześniej, czyli bodaj 4 stycznia 2019 roku, było kompletnie nietrafione. Problem Chin polega na tym, że nie wypracowały, bo nie są w stanie wypracować, w mojej ocenie, żadnej propozycji, która by przekonała Tajwańczyków do tego, żeby zaczęli rozważać en masse zjednoczenie. Ponieważ różnica światopoglądowa i ideowa jest tak wielka, że tam, gdzie Xi Jinping mówi harmonijnie się rozwijajmy i patrzmy wspólną przyszłość, to dla Tajwańczyka ta wspólna przyszłość w tym, co widzi, jest zerwaniem ze wszystkim, z czym on się utożsamia. No tak. Wolności słowa, swobód obywatelskich, wolności słowa i prasy, możliwości podróżowania, braku cenzury, no można by długo te wartości wymieniać. No dobrze, kończy nam się czas, a ja chciałbym jeszcze dwa pytania ci zadać. Pierwsze Proszę. Pytanie trochę się odnosi do słów prezydenta Komorowskiego. Jak oceniasz w ogóle wiedzę w Polsce na temat sytuacji w Tajwanie? Jedno z pytań, które tutaj się nie pojawiło w czacie, ale dostaliśmy je mailowo wcześniej od pana Góreckiego, dotyczy właśnie różnych wypowiedzi polskich ekspertów, polityków dotyczących sytuacji na Tajwanie. Jak my oceniamy to? Jak byś powiedział, czy w Polsce jest szeroka wiedza o tym, jak naprawdę wygląda sytuacja na Tajwanie? Trochę z tych rzeczy mam nadzieję, że powiedzieliśmy tutaj. Ja też mam nadzieję, że powiedzieliśmy, czy tak naprawdę rozpoczęliśmy, daliśmy przyczynek do dalszego niesienia wiedzy, czy rozmowy, czy dyskusji na temat Tajwanu. Ja oceniam wiedzę jako prawie nieobecną z jednej strony. Jakby prawie nieobecność tej wiedzy nie byłaby aż takim problemem. Dużo większym problemem są dwa inne zjawiska. To są z jednej strony przekłamania, a z drugiej strony opowiadanie o Tajwanie bezrefleksyjnie,
z perspektywy chińskiej. To jest niestety dominujący sposób narracji i u polityków, i u komentatorów, którzy zajmują się Chinami, którzy jakby brak tej wrażliwości albo czasu na nabycie wiedzy i żeby dać jakąś informację wyjściową, która pokazywałaby to od strony Tajwanu, to jest olbrzymi dramat, jeżeli chodzi o polską, w Polsce narrację na temat Tajwanu. Oczywiście sam Tajwan wiele innych rzeczy mógłby też zrobić, żeby to bardziej rozwijać, ale skoro pytanie było o tą polską narrację, to ona jest niezwykle uboga i bardzo ograniczona. I najgorsze jest to, że jest ta perspektywa chińska. Jest też jeszcze jedno czwarte zjawisko. To już krótko, kiedy osoby, które się wypowiadają o Tajwanie, mówią z perspektywy chińskiej, ale robią to świadomie. To jest szerszy problem. To jest problem tego, że na własne życzenie stawiamy się w pozycji samoograniczania, bojąc się o jakieś partykularne utraty związane z tym, że wypowiem się w sposób niezależny. I takie zjawisko, nie już na polu polskim, ale na polu zagraniczną obserwowałem w kontekście Hongkongu. W 2016-2017 roku brałem udział w kilku konferencjach w Tajpej jako członek korpusu dyplomatycznego zaproszony i z zatrwożeniem słuchałem amerykańskich kolegów, uznanych profesorów hongkońskich uczelni, którzy będąc zaproszeni za pieniądze tajwańskich podatników, znakomite think tanki, perorowali coś o tym, że trzeba słuchać tego, co mówi Xi Jinping, że trzeba spojrzeć szerzej, w zasadzie mówiąc agendą nawet nie Guomindangu, ale tego, co rząd chiński mówi. I byłem zdumiony, dopóki nie przyszła mi do głowy jedna rzecz. To są osoby, które są tam po kilkanaście, kilkadziesiąt lat z rodzinami osadzeni. Oni już dostali informację, że jak będą wypowiadać się w sposób niezależny, to dramatyczny skręt w ich życiu może nastąpić. No, autocenzura okazuje się najlepszą formą cenzury. Maciej, pojawiło się nam w ostatniej chwili trochę pytań i jakoś, nie wiem, może spróbujmy tak w telegraficznym skrócie, bo część o tych rzeczy już powiedzieliśmy. Po pierwsze, pytanie o przyszłość Tajwanu, czy jest zagrożenie niepodległości Tajwanu. No, trochę opowiedzieliśmy o tym, że to nie jest niepodległość rozumiana w takich prostych kategoriach. Czy niepokojące jest to pokazywanie przez Chiny swojej siły militarnej? Oczywiście jest niepokojące, ale to jest tak zwana proxy war albo wojna psychologiczna. Pokazywanie siły w kontekście Tajwanu nie jest wymierzone w Tajwan, tylko w Stany Zjednoczone Ameryki. Nie spodziewam się w perspektywie najbliższych 15 lat do 2035 roku, można nawet tak powiedzieć, żeby jakiekolwiek działania wojenne nastąpiły. Można się odwołać do Mao Tse-tunga, który mówił, nie rozpoczyna się wojny, której nie można wygrać. Dziękuję. A drugie pytanie troszeczkę podobne, to jest o wojnę gospodarczą amerykańsko-chińską. Gdzie jest Tajwan w tej wojnie? Czy może ona mu zaszkodzić, pomóc? Świetne pytanie. Póki co szkodzi, ale to jest bardzo ważna rzecz. Znakomita analityczka i została ambasador, nieformalnie ambasador Tajwanu w Stanach Zjednoczonych w zeszłym roku, Xiaobi Kim, i ona otwartym tekstem powiedziała, że rozpoczynać chce z Amerykanami rozmowę FTA, o umowie o wolnym handlu, bo de facto dla Tajwanu to jest jedyna droga wyjścia. Chińczycy w sposób bardzo umiejętny wchodzą w każde z regionalnych sojuszy gospodarczych, które się teraz rozgrywają. RCEP, czy teraz nawet... A Tajwanu nie ma właśnie w tym wielkim Tajwanu nie ma. Tajwan bardzo liczył na to, że będzie zaproszony w długiej turze do największego sojuszu gospodarczego na świecie, CTPPT, z którego Donald Trump Amerykanów wycofał, a przejęli Japończycy tutaj nie tyle palmę pierwszeństwa, co rolę lidera. I tam nie za bardzo cokolwiek się dzieje. Dlatego ekonomicznie w tej wojnie oparcie się na Stanach Zjednoczonych i to FTA byłoby niezwykle ważne. Powiem tylko, że Tajwan ma FTA podpisane z dwoma państwami, z Singapurem i z Nową Zelandią.
Nie, w dyplomacji jest taka nieopisana zasada, że z Tajwanem różne państwa prowadzą, czy różne, powiedziałbym, związki państw również prowadzą rozmowy na ten temat, ale w żadnym wypadku na dzień dzisiejszy żaden z tych, czy to sojuszy państw, czy pojedynczych państw, nie sfinalizuje tych rozmów, zanim nie sfinalizuje podobnych z Chinami. Dobrze, dziękuję. Jeszcze dwa ostatnie pytania. Będzie, mam nadzieję, troszeczkę... Ostatnie będzie krótsze, teraz to może trochę dłuższe. O wyzwania wewnętrzne, przed którymi stoi Tajwan. Tutaj pan Maciej Konarski pyta, czy to jest kryzys demograficzny, czy to jest brain drain, o którym powiedziałeś, czy to jest polaryzacja polityczna. Każda z tych rzeczy do jakiegoś stopnia. Kryzys demograficzny, rzeczywiście Tajwan jest, ma bardzo niski przyrost demograficzny, ujemny od wielu lat i trzy zjawiska się tutaj zadziewają. Już w tej chwili według jednych z badań co czwarta para wchodzi w związki mieszane. Ale wchodzi w związki zmieszane to z punktu widzenia tajwańskości. Ci ludzie nie mają problemu, żeby czuć się Tajwańczykami. Z drugiej strony następuje też coraz bardziej intensywna komunikacja między tymi chłaciała, więc Chińczykami, którzy, czy Tajwańczykami, przepraszam, w tym wypadku, którzy wyemigrowali do Stanów Zjednoczonych i tam wracają, bo ta diaspora Tajwańczyków w Stanach Zjednoczonych, inaczej. Populacja Tajwanu to jest 23,5 miliona, ale jakby wszystkich wziąć na świecie, to jest około 30 milionów, z czego zależy od sposobu badania między 230 a 900 tysięcy w samych Stanach Zjednoczonych. I to powoduje, że te kontakty są niezwykle silne, plus mamy nową falę emigracji i mieszanych małżeństw, to się rzeczywiście na Tajwanie zadziewa, ale z tą migracją czysto zarobkową na Tajwan, więc Filipiny, Malezja, Indonezja, no i oczywiście też Chiny ludowe, Chiny kontynentalne. Tak. Jakieś jedno wyzwanie jeszcze rzuć i idziemy dalej. Wyzwaniem jest z całą pewnością wewnętrznym jednym z największych jest wojna hybrydowa stosowana przez Chiny i zagrożenie cybernetyczne, fake news czy celowo kodowane informacje, które mają doprowadzać do niepokojów społecznych. To jest olbrzymi, olbrzymi problem i siły dedykowane w Chinach do tego są olbrzymie. Przypominam, że to podlega pod chińską armię ludowo-wyzwoleńczą. Nie będę rzucał numerami jednostek wojskowych. Są takie trzy podstawowe, jak ktoś jest fascynatem. Proszę zapamiętać ciąg liczb 61398, 61486, 614119 i sobie poszukać, co to są za jednostki w Chinach. No nieźle, dobrze. To ostatnie teraz pytanie. Czy możemy od pana Huberta Gregorskiego, czy możemy polecić jakieś wartościowe publikacje, blogi, książki dotyczące Tajwanu? Czy coś byś chciał polecić specjalnie? Jedną książkę już poleciłeś. I tę polecam przede wszystkim jako punkt wyjścia, jeżeli chodzi o zwarte publikacje, to niestety w języku polskim nie mogę nic zaoferować. Są książki podróżnicze, które się pojawiają tutaj, eseistyczne. Jeżeli chodzi o blogi, są osoby, są Polacy, Polki i Polacy, którzy prowadzą blogi dotyczące Tajwanu, ale żadnego z tego nie będę polecał, bo to państwo sami powinni rozpoznać. Zachęcam, żeby też zachowywać zawsze pewną postawę krytyczną wobec tego, co czytamy w internecie, bo tej postawy nam szalenie ostatnio brakuje. No właśnie, ale to też świadczy o tym, że mało tej wiedzy o Tajwanie jest. To, co niezwykle powiedziałeś wcześniej. Ja bym polecił może Festiwal Pięć Smaków, gdzie co roku jest sporo filmów tajwańskich, a przez filmy tajwańskie sporo się można dowiedzieć i literaturę. Wydawnictwo Dialog, o którym wspomniałeś wcześniej, wydaje trochę literatury tajwańskiej. Nie ma tego dużo. Czasami się może gdzieś coś trafić w innych wydawnictwach, ale rzeczywiście wydaje mi się, że Tajwańczycy słusznie czasami myślą, że smutno im, że tak mało o kulturze tajwańskiej można się dowiedzieć w takich krajach jak Polska. Będziemy też zachęcać biuro przedstawicielskie Tajwanu w Warszawie do tego, żeby nabrało pewnej śmiałości, do tego, żeby ściągać duże formaty, duże projekty kulturalne, oczywiście jak nam sytuacja pandemiczna pozwoli, do Polski. No moim marzeniem jest, żeby w Polsce na scenie zobaczyć na Cloud Gate, bo
Jest to absolutny fenomen. Możecie Państwo znaleźć dostęp do tego przez YouTube czy inne kanały. Mocno zachęcam. Poczucie tajwańskości. Tego też Marcin wspomniał wcześniej, Festiwal Pięciu Smaków i filmy tajwańskie. To jest naprawdę czysta przyjemność estetyczna, prawdziwa esencja tajwańskości. Maciej, skończyliśmy na bardzo miłej nucie. Bardzo Ci dziękuję za to, bo mieliśmy sporo trudnych, politycznych rozmów, a teraz mi się wydaje, że trochę takiego promienia kulturalnej nadziei. Bardzo, bardzo Ci dziękuję za to spotkanie. Sądzę, że sporo, no, mnóstwo informacji tutaj nam przekazałeś. Zachęcam wszystkich Państwa do słuchania, oglądania różnych odcinków projektu Azja albo na Strefie Kultur Uniwersytetu SWPS, albo w podcastach, czy w naszym kanale YouTube'owym. I mam nadzieję, że trochę tej wiedzy o Azji będziemy dalej przekazywać. Maciej, bardzo, bardzo Ci dziękuję. Moim gościem był dr Maciej Gaca, profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika i były już, ale bardzo zasłużony dyplomata w Azji Wschodniej. Bardzo dziękuję Marcinie za zaproszenie, bardzo dziękuję Państwu za uwagę. Polecam się z wiedzą o Tajwanie na przyszłość. Dziękuję.